Książki, książki! O wieku mowa! Cześć! 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 Tu? O wilku mowa! Czyli kulturki wilki. Kulturki wilki? Nie, kulturki, no ale no wiesz! To tak troszkę się... Kulturki! Kulturki! No dobrze, jest Ola, jest Maja, jest mama, czyli kulturki, kulturki i wilki jakieś. A dokładnie co to jeden. Za wilki? A dokładnie jeden. Jeden wilk. Z parasolką. Baltazar. Baltazar wraca do domu, tytuł książki, robot. Dobra, już powiedziałam potem. Głównym... Maja powiedziała tytuł książki. Jest też bohater owieczka i... Cicho, to była koza. I koweczka. Dobrze, bohater książki. Ale wróćmy do książki, do tytułu. Jeszcze raz go powtórzmy. Baltazar wraca do domu. Nie robot, nie robot. Ani nie bot czytający książkę. Tylko... Baltazar wraca do domu. Autor? Marcin Zborowski. Nie. Katarzyna Wasilkowska. Wasilkowska, oczywiście. Katarzyna Wasilkowska, już spotkaliśmy się w tym podcaście z dwoma jej książkami, ale wtedy opowiadała ona o rodzince. O, nawet trzema książkami już się spotkaliśmy. Powiedz jakimi? Bo nie pamiętam. Dwie z tej samej serii, znaczy dwie z Królestwem. Królestwo jakichś wiele, Królestwo Masie i co jeszcze? Już. A no tak! Jeszcze będzie wiłka, spocze dziewczynka. A nie, to nie było Katarzyna Wasilkowskiej. Ale wróćmy do książki. Książka Baltazar wraca do domu. Katarzyny Wasilkowskiej. Powiedzmy o bohaterach. Stasinek i Tadziulek. I jest jeszcze mama koza i tata. I tata koza. Ale czyli co, Tadziulek i Stasinek to też kozy? Tak. To z dwóch synków, tak? Tak. Ale to jest takich dwóch rozrabiaków. I oni chodzą do przedszkola. To u nich jakby w ich miasteczku są tylko zwierzaki. Tam jest są łasice, kaczki, świnie. No i chciałabym powiedzieć, że to się zaczyna ta książka. Koguty. Chciałabym zacząć, że ta książka się zaczyna w tym, że ta pani koza jest w sklepie z tymi dwoma chłopcami i ten chyba Tadziulek zwinął ze... Nie Stasiulek! Stasiulek zwinął... Stasinek! Stasinek zwinął batona z półki i tylko ta pani to zauważyła, ta pani sprzedawczynia, czyli pani Łasica. Czyli ukradł batona? Tak, ukradł batona. I ktoś go złapał? Za nie. Rękę? Ale i tak ta pani musiała zapłacić. Bo już był zgnieciony. Zastanawiam się, czy kiedyś, czy dzieci przypadkiem tak nie robią, że jeśli coś już wezmą na przykład ze sklepu, to zawsze to gniotą, żeby już się tego nie dało oddać. A czyli co, wtedy mama, żeby mama musiała za to zapłacić, tak? Tak, że mama i tak musiała za to zapłacić, że tak powiedziała, ach, takie, no zjedz sobie Stasiunku, bo... I tak już się tego nie odda. Myślisz, że dzieci tak sprytnie robią? Tak. Że idą do sklepu i mówią, mamo, kup mi coś, a jak mama nie chce kupić, to one wtedy sobie biorą do kieszeni, zgniatają, że niby, a już nie da się oddać. No i trzeba już za to zapłacić. Albo gorzej jeszcze, zjedzą ten baton w sklepie i zostanie sam papierek. I co wtedy zrobić? I w ogóle to wtedy jeszcze tam ta pani zaproponowała, żeby ich posłać do przedszkola, ale oni i tak nie poszli. Mhm. Ale opowiedzcie o tym Baltazarze, bo to jest ciekawe. To był wilk, taki bajkopisarz, który wprowadził się do takiej starej rudery, gdzie mieszkał, oni tam opowiadali, że mieszkał tam taki stary bajkopisarz i właśnie ten Baltazar postanowił tam troszkę ponaprawiać wszystkie rzeczy, dach dziurawy, jakieś... No, czyli remont zrobił. Tak, i według niego tam było pięknie. No, Maja chyba chce coś powiedzieć. Nie. No i co się tam później dzieje w tym domu, do którego on się wprowadził? Albo jaki to ma związek z tą rodziną kóz? Maju, powiesz nam? Oni mają
taką rzeczkę i on mama im raz powiedziała, wiecie, takiej strasznie by przez kadlicarze w szóstce i oni mieli wyjść na tę rzeczkę, a oni nie mogli wychodzić do lasu. No i oni wyszli do tego lasu, bo zobaczyli złotą rybkę, gonili, gonili. No i wtedy Tadziulek chciał złapać rybkę. No a wtedy je złapał, tylko wpadł do wody. Pan Baltara, właśnie go... O nie, Maja, proszę, bo to jest koniec sam. Ale tylko uratował, nie powiem, co było dalej, ale... Ale chciałbym naprawdę powiedzieć... Stasiulek strasznie pokłamał, że go nie widzi za ten, dlatego, że chcieli nowy samochód dla taty, chcieli takie rzeczy. Kochan był mały? Tak, i poza tym on chciał całą wioskę, żeby dlatego Baltazara napadli. Bo on chciał swoje zaufanie wszystkich zabrać i on wszystkim opowiadał, że on próbował ich skrzywdzić i potem popchnął Tadziulka do rzeki. A naprawdę? A tak naprawdę, no to on go potem uratował. A, czyli to no, wilk... Nie zdradzamy już bardziej końca. Dobrze, wilk, czyli przyjechał wilk do miasta i raczej nie miał łatwego początku, tak? Tak, tylko pan Łasica mu wierzył, bo raz do niego poszedł. Ten pan dał mu herbaty, bo porozmawiał z nim, tam zaproponował mu nawet ciastka jakieś tam i on był tam bardzo miły i on tak się potem jak wracał, to się zastanawiał, że nie zna osoby, która jest tak miła jak on i tak taka, nie wiem jak powiedzieć, taka... Uprzejma. Ale też taka, no, przy stole, jak się mówi, że ktoś jest elegancka. Że nie zna osoby eleganckiej niż on, chociaż oni mieli bardzo taką zadbaną wieś, wszyscy mieli takie zadbane ogródki, wszyscy mieli jakieś takie ładne firanki w oknach. Najpierw taka lisica nakłamała, a potem jeszcze ten... Stachulek. Czyli... Mieszkańcy jakoś tak niezbyt pozytywnie zareagowali, tak, w większości, ale... no bo wilk to się tak źle kojarzy, prawda? No tak. Niektórym. I... Naprawdę... Najpierw te łasice... A już kuskom to w ogóle. Pamiętacie bajkę o wilku i koźlątkach? Tak. Tak, ale na przykład tam, że tam było tak, a ta liścica kłamajek była u niego, a tym bardziej to jest on przyszedł, on nikomu nic nie zrobił, a dlatego on tam powiedział, że przecież wilk tak pomógł stworzyć jedno miasto, że taka wilczyca miała wygadzieć ci, którzy stworzyli. A wiecie, co to za miasto? Jakie? Nie wiecie? Nie było tam powiedziane? Nie, chyba. Takie duże miasto, które znajduje się we Włoszech. Rzym. Tak. No i właśnie wilczyca, ona karmiła dzieci, które jakby stworzyły ten Rzym. Tak, dwóch bliźniaków, braci. Jakby bez niej to one by nie... Karmiła wilczyca. Bracia... I jakby jej nie było, to by ich też nie było. Remus i Romulus. I oni byli założycielami, znaczy to jest taka legenda, założycielami Rzymu. Ale naprawdę też ta wilczyca, bo ona... Jakby ona ich nie karmiła, to wtedy oni by umrze. No tak, bo ona się nimi zaopiekowała jako ich taka mama, tak? No, a naprawdę ona była wilkiem. I to właśnie pokazuje, jak naprawdę człowiek mógłby być związany z wilkiem. A naprawdę boją się wszyscy wilków. No właśnie, wilki mają taką złą sławę trochę. Dlaczego? W Polsce też, no bo... No bo zbierają takie zwierzęta. Gospodarskie, tak? Czasami gdzieś tam napadały na zwierzęta gospodarskie, na przykład na stada owieczek albo stada kuzek, no bo to był taki dla nich łatwe pożywienie, kiedyś tak? Kiedyś byśmy słuchały takiej książki, czytały i tam właśnie, no, tam właśnie ludzie starali się bronić przed wilkami, bo te wilki pożerały owieczki. Prawda? Na przykład jak raz mówił chłopiec, zawołajcie, bo mi napadły wilki pamiętacie tę bajkę? Napadły. Kilka takich razy było, jak naprawdę przyszedł wilk, wołam, nic nie było. Tak, była taka bajka, tak, że chłopiec wzywał pomocy. Dla żartu, a później jak naprawdę potrzebował pomocy, bo naprawdę przyszedł wilk, to już nikt go nie słuchał i wtedy zjadł mu wszystkie owieczki. I tak samo chyba... No tak, ale wróćmy do tej historii, bo jest bardzo ciekawa. Ale jest o kozach i o wilku, więc no... Tak, jest. O wilku mowa! Dokładnie, o wilku mowa. Pokazuje to trochę taką sytuację,
kiedy przyjeżdża ktoś albo zostaje naszym sąsiadem ktoś, kto... Najpierw na pierwszy rzut oka jest nie wydaje się jakiś miły, wydaje się straszny, a potem to taki niebezpieczny się, czasami. A dlatego pana łosicy potem okazał się bardzo, bardzo taki miły. Dokładnie. Ale na przykład myślicie, co nas to uczy? Czego nas uczy ta że zwierzęta mogą się związać z ludźmi. Nie, że nie zawsze trzeba oceniać po okładce. Tak, czyli po takim pierwszym wrażeniu. Nie na warto przykład, oceniać ludzi. Nie warto oceniać wrażeniu. Na przykład jak ktoś kłamie. Trzeba samemu sprawdzić, a nie od razu wierzyć innym. Bo najpierw ta łosica ta lisica mówiła, że morderca w więzieniu był. No tak, bo czasami nic o danym człowieku nie wiemy, a co? Już sobie wymyślamy w głowie jakąś historię o nim, tak? Czyli już sobie wymyślamy, a on na pewno był w więzieniu. Albo jakieś ploteczki tam gdzieś były, że on przyjechał skądś i na pewno jest niebezpieczny, bo tu ploteczka była, że coś złego zrobił. No i potem nikt mu nie chciał wierzyć i oni tak pomyśleli, on porwał tego Tadziulka, już trzeba tam. I oni mu tam potem wyważyli drzwi, ale już dalej nie powiemy, bo to sam koniec. Ale oczywiście, nie powiemy jak historia się skończyła, ale na pewno Baltazar nie miał. Ale Baltazar naprawdę bardzo fajnie było u niego. A on nawet chciał zostać ten Tadziulek u niego, bo tak się mu spodobało. No, więc Baltazar nie miał łatwego powrotu do miasteczka. Musiał dużo, mocno zapracować, prawda? Żeby ludzie go polubili. Znaczy ludzie, mieszkańcy go polubili, bo tam akurat ludzi nie było. Ale były zwierzęta. I było właśnie dużo takich nawiązań do takich historii, do bajek, można powiedzieć, takich tradycyjnych, tak? A pamiętam, teraz mi się przypomniała taka bajeczka o takim małym koziołku i takim tacie, co ten koziołek biegał do miasteczka po jakieś tam rzeczy i się ciągle straszył. A tak, co się bał, to wierszyk taki był. Tak. A był też taki, taka bajka była też o kozie, która kłamała cały czas, pamiętacie? No, nic no, nie jadłam gospodarzu, nic nie piłam gospodarzu. Cały czas okłamywała tego swojego gospodarza. I co? No bagnetował? Nie, ale no kara ją spotkała. Ja. A jaka? No to musimy wrócić chyba do tej bajki. Serio? I sobie ją przeczytać. A naprawdę? Była taka bajeczka właśnie o kozie, która cały czas kłamała. No i co? Okłamała. No i co? Dostała nauczkę. Ja ci powiem. A jak? Nie będziemy zdradzać. Poprosimy naszych słuchaczy, żeby sobie znaleźli tą bajkę. I właśnie o takiej kozie, która kłamała. Także musimy tą bajkę odnaleźć i musimy sobie ją przeczytać dzisiaj wieczorem. Co wy na to? Tak. No dobrze. Tak. Dziewczyny, który bohater wam się podobał tej książki? Tadziulek! A dlaczego? Stachulek! A dlaczego wam się chłopaki, te kózki podobały? Kózki bobroiły i były największymi marudami. No. Ciągle marudziły. A Stasiulek lepszy od Tadziulka w marudzeniu. A Tadziulek lepszy w oglądaniu telewizji od tego, od Stasiulka. Mhm. Komu polecacie tą książkę? Wszystkim! Nawet dorosłym! Nie, od 4 do 99 lat. Albo od 3 do 100 lat. Jak wolicie. Okej, okay. Czyli małe dzieci mogą? Nie przestraszą się wilka? Nie! Ten słodziaczek, wilk jest mały. Ale oni najpierw w takiej dobrej stronie przedstawiają tego wilka, że potem dzieci wiedzą, że oni tylko kłamią. Mhm. Czyli małe dzieci też mogą spokojnie tą książkę sobie posłuchać. Starsze mogą sobie tą książkę przeczytać. Do jakiego wieku? Do 100. O, tak bym powiedziała, że nawet może takie na przykład 11-latki by zaciekawiło. Już pewnie troszkę mniej, ale... Historia jest bardzo pouczająca. Że wszystkich by dużo nauczyło. Znacie takie bajki właśnie, gdzie zwierzęta są głównymi bohaterami? Bajki Ezopa. To są takie bajeczki krótkie, właśnie z morałem, gdzie na podstawie takich świata zwierząt i takich sytuacji, w których grają zwierzęta, to są pokazane różne mądrości życiowe. Czy tam są o marchewkach? I wydaje mi się, że w tej książce też sporo takich mądrości życiowych jest. Tak jak ty, Ola, powiedziałaś, na przykład nie ocenię książki po okładce,
Chociaż my tak czasami robimy, co? Jak nam się okładka podoba, to wtedy książkę chcemy przeczytać. Zdarza tak. nam się, prawda? Zdarza Ale nam się. Dzięki okładkom rozpoznajemy, która to książka. No oczywiście. Ale to jest tak w przenośni, żebyśmy nie oceniali ludzi po pierwszym wrażeniu i po pozorach, które gdzieś tam sprawiają na, przykład, na zewnątrz. Na przykład po ubraniu, tak? Kiedyś już mówiliśmy też o tym. Dlaczego nie można ludzi po ubraniu oceniać, tak? Dlaczego? Że czasem jest ktoś brzydko ubrany, czy na przykład biednie ubrany. Bo na przykład to może być tak, że ktoś biedny jest najlepszym przyjacielem, a ktoś ładnie ubrany jest po prostu wredny. Tak. I nie jest w ogóle przyjacielski. Tak. Jedna z bajek Ezopa miała taki morał, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Właśnie. Tak. To też... No właśnie, że prawdziwych przyjaciół, którzy są jakby dla ciebie mili. Dobrzy. Którzy na przykład cię nie opuszczą. Kiedy tak. na przykład... Nawet jak ty jesteś... Na przykład tak, nie dawałeś mi pączków, no to już się z tobą nie koleguję. Na przykład. Nie dałeś mi pieniędzy na przykład lody, to ja ze sobą nie koleguję. Na przykład. Albo na przykład... Złamałeś nogę, to ja z tobą też się nie koleguję. Tak. Złamałeś nogę, bo ja na przykład się z tobą nie koleguję. Bo nie chce mi się ciebie wodzić na wózku. Bo co? Bo przyjaźń na tym polega, prawda? Ale na przykład... Przyjaźń jest taka... Nie na tym taka, polega, jest... że jeden był służącym, a drugi był... To jest jedna rzecz. I nie na tym polega, że jednego dnia jestem twoim przyjacielem, a drugiego już nie. Przyjaciel nie jest na dobre i na złe. I z tym morałem... Na zdrowie. Zostawmy Dzięki. Naszych słuchaczy. Aż do następnego odcinka. Który będzie za niedługo. Za 3 minuty. A teraz powiemy już. Pa. Pa. Pa.